Na ulicach Bełchatowa od rana będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy powinien posiadać identyfikator ze zdjęciem oraz zamkniętą, nieuszkodzoną puszkę. Pieniądze zbierane będą również podczas licytacji prowadzonych na scenie w Olimpii 15 minut po każdej pełnej godzinie. A bełchatowski sztab ma wiele ciekawych przedmiotów do wylicytowania. Od voucherów na przeróżne usługi, po gadżety od znanych osób i małe dzieła sztuki. Przez cały dzień trwać będą koncerty, organizowane będą pokazy sztuk walki oraz wiele różnych innych atrakcji. W punkcie pobrań przy ulicy Edwardów 3 prowadzona będzie na rzecz WOŚP zbiórka krwi. Każdy, kto w ten sposób chciałby wesprzeć orkiestrę, może się zgłaszać do punktu w niedzielę w godzinach od 9 do 12.